dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Tak mówi drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 9 werset. I tutaj widzimy, że można też znaleźć łaskę w ograniczeniach. Boża dobroć i Jego łaska są wszechobecne. Dzieci Boże mogą przeżywać je w każdym momencie życia. Mimo tego wielu wierzących doświadcza osobistego cierpienia, mają przewlekłe choroby i inne ograniczenia. Podobne przeżycia miał apostoł Paweł, który był pierwszym misjonarzem wśród pogan, którym przekazał poselstwo Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie na terenach dzisiejszej Turcji i potem w Europie. Czyż nie jest bliska nam myśl, że ktoś taki jak apostoł Paweł, tak oddanie służący Bogu, powinien szczególnie być błogosławiony i wszelkie ograniczenia powinny mu być oszczędzone właśnie po to, by mógł jak najlepiej wykonać swoje zadanie? Jednak apostoł miał pewien cierń w ciele, który mu przeszkadzał, ten cierń w ciele. Nie można stwierdzić, o co dokładnie chodziło, jednak musiało być to bolesne dla jego ciała i przeszkadzało mu w służbie. Najczęściej podejrzenie pada albo na problemy z kręgosłupem po upadku z konia, albo na kłopoty ze wzrokiem. Jednak nie wiemy, co to jest, gdyż Pismo Święte nam tego nie ujawnia i wszelkie spekulacje, choć atrakcyjne intelektualnie, nie powinny być uważane za jakieś nośniki jakichś skojarzeń. W każdym razie możemy stwierdzić, że apostołowi Pawłowi tak bardzo to doskwierało, że trzykrotnie błagał Boga, żeby darował mu ulgę lub uleczenie. Tak mówi 2 Koryntian 12, rozdział 8, werset. Na dwie pierwsze modlitwy Bóg nie odpowiedział. Znamy coś takiego? Modlimy się do Boga, ale On nie odpowiada? Wtedy dobrze będzie, jeśli będziemy cierpliwie czekać. Zaufamy Jego zamiarowi, jaki ma wobec nas. Na trzecią modlitwę otrzymał odpowiedź, ale jakże inną od tej, jakiej oczekiwał. Myślał, że Bóg musi zabrać mu ten cierń, aby mógł dalej wykonywać swoją służbę jako misjonarz. Jednak Boża odpowiedź brzmiała: dosyć ci na łasce mojej. Innymi słowy, nawet jeśli uważasz, że nie będziesz w stanie mi dalej służyć, ja ci pomogę, będę z tobą i doświadczysz, jak wielka jest moja moc w słabości.